Ten pierwszy poziom, chociaż gra nie za bardzo. A no, uznaję poziomy. Może pierwsza sekcja. Lepiej to nazwać. Ma na celu tylko i wyłącznie na przestraszenie gracza. Czyli tutaj sobie nie postrzelamy. No i dzięki temu widzimy takie dantejskie sceny jak wysadzanie mostu, wysadzanie ciężarówki. Wysadzam cię ciężarówką mocą telekinezy. Widzicie? Nasz Marine ma powera. No a tu na razie jest nockę, to nie za dużo będzie widać piękna tej planety. No, a grafika jak na tamte czasy. Całkiem niezła, nie przeszkadza mi. Geronimo! O, gdzie jesteś? Tylko nie we mnie, co? Głupi operator. Kabia. A kolejny efekt bawienia się plazma casterem przez piratora, który gdzieś tam siedzi. Tak, jestem, żyję, no ale ponieważ jak mówiłem, tutaj nie będzie za dużo strzelania. W ogóle nie będzie strzelania, kurczę, czekam. Gate close. Wow. Nieźle. Zlokalizowaliśmy to centrum. No, jesteśmy w kolejnej sekcji. Po co zmieniam broń na nóż? Dam sobie radę. Tak, to jest zamknięte. Ta lokacja mnie wystraszyła za pierwszym razem, ponieważ myślałem, że tu gdzieś kryje się obcy. Wcale nie zwracałem uwagi na tego, na ten hak. Po prostu myślałem, o rany, obcy gdzieś tu krąży. Bo wyładowałem nad z pół magazynka. No i musimy zejść tutaj. O, boli. Tak, jeszcze specjalnie muszę pisać, że sufit jest tutaj nisko? Ha. Nawet nie trzeba kucać, to jest dziwne. Znaczy, że Frosty by cały czas musiał przywalić belką w głowę. Bang, bang, bang. Ha. Pozwólcie, że zajmę się tymi żukami. Do widzenia. No, jeszcze. A nie mam bustera. Generator. O, jeśli generator padnie, to spowoduje włączenie się działek. Okej. Tak, pomoc, bla bla. Wyłączcie. Takich notatek znajdziemy w grze o wiele więcej. To dopiero początek.
Nie aż tak bardzo dużo, ale jednak cały czas jakieś znaczące ilości zawierają informacje o tym, co tu się dzieje, czemu tu nie ma ludzi. No i zaraz latarka nam pójdzie. Na tym szybko włączmy. Światło! Jest światło. Nie, no, w większości jest światło. Nie, Harrison. Nienawidzę tych żuków. Wow. Spokojnie. Całe mięso się rozpada. Teraz... Aha, musimy aktywować... O, gdzie jesteś? Ach, dobra, nie będę uganić się za żukami. Musimy teraz aktywować lądowisko. A, czyli tu mu wchodzimy sobie po aktywacji generatorów. Oczywiście, jeśli to jest restricted area, to musimy tam wejść przez te wyłamane drzwi. A, tradycja. Mamy drugi magazynek, aha, naszego karabinu. Jak widzicie, wykrywacz ruchu wykrywa nad windę, która zjeżdża. Okej, na razie spokój. Chodzenie po bazie i aktywowanie przełączników. Mapka. W zasadzie to bardziej nieczytelnej chyba nie mogliście zrobić, co? Tu mamy naboje do shotguna, którego znajdziemy później w grze. Wow, trzech ludzi zniknęło. Czyli to było rok temu, okej. Okay. Tiba... O rany, to nic dziwnego, że zniknął. Co takie imię ma? A tu kolejny cyfronotes. Eisenberg. Okej, ktoś narzeka na doktora Eisenberga, który jest arogancki, ponieważ mam bogatą rodzinę. A, bogactwo i arogancja. Skąd my to znamy? A, nudę. Tutaj jest nasz włącznik. Koledzy, przylatujcie. Jej, nasz oddział. Tym razem wyląduj. Poprawnie. I nasi koledzy wyłażą. Czyli musimy się z nimi spotkać. Powiedzieć o wrażeniach bycia odciętym od reszty grupy. Od razu powiem, że w niektórych częściach w grze mogę naprawdę się gubić i nie musicie mi tego wytykać. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite, ponieważ gra sama w sobie jest dosyć liniowa. No, także wszystko
obecność przeciwników jest oskryptowana, zawsze będą w tych samych miejscach, w tych samych momentach będą nas atakować. No i to jest wada tej gry. Ale dla mnie to jest niesamowite, że konstrukcja poziomów nadal pozwala na kluczenie. Nie ma jedynej słusznej... No jest jedyna słuszna droga, ale nie jest ona tak wyraźnie zaznaczona. To jest jednak plusem, chociaż wielce irytującym plusem. Find that security station, Harrison. Jaki security station?